W poprzednim filmiku próbowaliśmy sobie nabrać intuicji co do tego, dlaczego w gazie zamkniętym w pojemniku mamy taką oto prawidłowość, że ciśnienie razy objętość jest wielkością stałą. I teraz dla utrwalenia zrobimy sobie przykład. Mianowicie w pojemniku o objętości 50 m³ mamy zamknięty gaz, którego ciśnienie to 500 paskali, czyli inaczej 500 newtonów na metr kwadratowy, bo paskal, 1 paskal to jest taka jednostka właśnie układu SI newton na metr kwadratowy, to tak dla przypomnienia. Tak, i ściskamy do objętości równej 20 m³. I pytanie, jakie jest ciśnienie naszego gazu po ściśnięciu. Od razu tu pamiętając to, o czym mówiliśmy sobie przed chwilą w poprzednim filmiku, że jeśli spada objętość, to wzrasta ciśnienie, tak? Bo cząsteczki mają bliżej do ścianek, to częściej uderzają. Możemy sobie od razu powiedzieć, że to ciśnienie wzrośnie, będzie większe niż było na początku, ale policzmy sobie, ile ono będzie wynosić. Wiemy, że ciśnienie na początku razy objętość na początku, taka wielkość iloczyn ciśnienia i objętości jest wielkością stałą, wobec tego po ściśnięciu dalej ten iloczyn jest taki sam, a stąd ciśnienie nowe nasze to będzie stare ciśnienie razy stara objętość, to wszystko podzielone przez nową objętość. Policzmy sobie, ile to będzie. Tu mamy 500 paskali razy 50 m³ podzielone przez 20 m³. O, tutaj metry sześcienne się skracają. I widzimy tutaj, że w jakich jednostkach byśmy nie mieli podanego ciśnienia, to drugie ciśnienie po ściśnięciu nam wyjdzie w tych samych jednostkach. Gdybyśmy tutaj mieli na przykład milimetry słupa rtęci na przykład, czy cokolwiek innego, to tutaj metry sześcienne nam by się, objętość nam by się skróciła i wyszłoby nam ciśnienie w tych samych jednostkach. Dobrze, tutaj możemy sobie to jedno zero skrócić. Tutaj tą dwójkę też możemy skrócić i ostatecznie mamy 5 razy 250, to jest 1250 paskali. Tak, a więc faktycznie ciśnienie wzrosło. To jest oczywiście więcej niż 500 paskali, niż mieliśmy na początku zgodnie z przewidywaniami. Dobrze, czyli zrobiliśmy przykład. Wykorzystaliśmy ten związek w takiej prostej przemianie polegającej na ściskaniu, na zmniejszaniu objętości gazu. No i co tutaj jest ważne, to, że jakoś w taki sposób ściskaliśmy ten gaz, tak żeby nie włożyć w niego żadnej pracy, żadnej dodatkowej energii. I w praktyce, żeby to zrobić, to trzeba byłoby to zrobić tak, że ścisnąć go troszeczkę i poczekać, aż się ustabilizuje. Potem znowu troszeczkę i znowu poczekać. I tak dalej. Gdybyśmy tak po prostu wzięli i ścisnęli ten gaz, to byśmy rzeczywiście wykonali nad nim pracę i energia by się zmieniła i ten wzór już by nie obowiązywał. O, ale teraz pomówmy o temperaturze. Tak, bo objętość jest bardzo prosta, intuicyjna, rozumiemy, co to jest objętość. O ciśnieniu też już sobie trochę powiedzieliśmy, a teraz kolejny parametr termodynamiczny, to jest temperatura, tradycyjnie oznaczana wielką literką T. I co? Jest to również wielkość znana nam z życia codziennego i to standardowo jakby wiemy, że kiedy temperatura jest wysoka, no to odczucie nasze jest, że coś jest gorące, no a kiedy temperatura jest niska, no to odczucie jest takie, że coś jest zimne. Kolejna sprawa to, że wysoka temperatura się przekłada na wysoką energię kinetyczną cząsteczek. No bo dokładnie tak jest. To, kiedy dotykamy czegoś, odczuwamy, że coś jest gorące, to dokładnie tak w takim obrazie mikroskopowym bierze się z tego, że albo cząsteczki często i z dużą energią kinetyczną bombardują tutaj naszą skórę, albo rzadziej. Właśnie temperatura bezpośrednio jest powiązana z energią kinetyczną cząsteczek, tego czegoś, czego na przykład dotykamy, czy czego temperaturę mierzymy. Tak? No ale jakby tak się zastanowić nad tą kwestią właśnie związku temperatury i energii, to z kolei powiedzmy sobie, że mamy herbatę o temperaturze równej 100 stopni. I dwa warianty. Mamy filiżankę tej herbaty i mamy całą wielką beczkę tej herbaty, tak? To co ma większą energię całkowitą przy tej samej temperaturze? No może nie jest to oczywiste od razu, no ale jakby no więcej energii będzie miała ta meczka herbaty, tak? Bo cząsteczek jest więcej i faktycznie, jeśli sobie podsumujemy te wszystkie intuicje dotyczące temperatury, to już nas nie zdziwi fakt, że temperatura to jest
jakaś tam stała proporcjonalności razy średnia energia kinetyczna cząsteczki. No mamy, tak, mamy ten nasz pojemnik, w nim całe mnóstwo cząsteczek, które mają różne energie kinetyczne, a temperatura to jest właśnie jakaś stała proporcjonalności razy średnia energia kinetyczna w takim pojemniku. Czyli jakby to powiedzieć inaczej, to ta stała proporcjonalności razy, bo jak liczymy średnią, sumujemy wszystkie wartości i dzielimy przez to, ile było obiektów w sumie. Czyli tutaj średnia energia kinetyczna to jest energia kinetyczna całego układu, tak? Czyli suma energii kinetycznych wszystkich cząstek podzielona przez to, ile mamy cząsteczek, tak? No i faktycznie to się zgadza. Im z większą energią kinetyczną cząsteczki, powiedzmy, bombardują naszą skórę, kiedy czegoś dotykamy, tym wyższe jest odczucie temperatury i to tutaj dobrze się jest odzwierciedlane przez ten wzór. A oprócz tego, jeśli mamy dwa jakieś obiekty w tej samej temperaturze, ale gdzieś mamy go więcej, no to proporcjonalnie większa będzie całkowita energia przy tej samej temperaturze. Tak, i to też jest właśnie tutaj odzwierciedlane przez ten wzór. No i teraz możemy sobie podsumować już dwie rzeczy. Po pierwsze, mówiliśmy sobie, że taki iloczyn ciśnienie razy objętość jest proporcjonalny do energii kinetycznej całego układu, tak? Czyli inaczej można powiedzieć, że ciśnienie razy objętość to jest jakaś stała proporcjonalność razy energia kinetyczna całego układu, ale oprócz tego wiemy też, że energia kinetyczna całego układu to jest jakaś inna stała proporcjonalności razy temperatura razy liczba cząstek w układzie, tak? Takie dwie rzeczy możemy podsumować następująco, mianowicie, że ciśnienie razy objętość, tak, tutaj to jest wielkość proporcjonalna do temperatury pomnożonej razy liczbę cząstek, tak? Czyli inaczej możemy powiedzieć, jeśli mamy układ zamknięty, czyli stała liczba cząstek, nie wpuszczamy cząstek ani nie wypuszczamy, dlatego liczba N jest stała, to wtedy coś takiego, ciśnienie razy objętość podzielone przez temperaturę jest wielkością stałą. Czyli jeśli mamy, powiedzmy, mamy pojemnik z gazem, tak, i możemy z nim robić różne rzeczy, możemy go ściskać, możemy zmieniać jego temperaturę, zmieniać jego objętość, wykonywać różne operacje, to zawsze będziemy mieć coś takiego, że ciśnienie razy objętość podzielone przez temperaturę będzie równe takiej samej kombinacji tych parametrów po zmianie. Tak, czyli na przykład powiedzmy, że temperaturę zwiększamy, tak, a ciśnienie pozostaje stałe. Tak, przy stałym ciśnieniu chcemy, żeby ciśnienie, zwiększamy temperaturę, czyli tutaj zwiększamy energię kinetyczną cząsteczek, ale ciśnienie ma pozostać stałe, czyli średnio tak samo często mają cząsteczki uderzać w ściany, więc żeby to tak było, to objętość musi wzrosnąć, tak? Żeby przy większej energii kinetycznej z tą samą częstością cząsteczki uderzały w ścianki, to te ścianki muszą się troszkę rozsunąć. Musi być cząsteczkom trochę dalej do ścianek. Tak? A jeśli na przykład robimy coś innego, zwiększamy temperaturę, trzymając objętość stałą, tak? Czyli nie ruszamy objętości, zwiększamy temperaturę, czyli zwiększamy średnią energię kinetyczną cząsteczek, no to wtedy z większą energią kinetyczną cząsteczki będą uderzać, większe będą też te zmiany pędu przy uderzeniach, a tak samo często będą uderzały albo nawet częściej, a średnio tak samo, tę samą odległość będą miały do pokonania między uderzeniami w ścianki, bo objętość jest stała, wobec tego z tego wynika, że ciśnienie wzrośnie i to rzeczywiście się zgadza z tym wzorem tutaj, tak? Wzrasta to, żeby całość pozostała stała, to musi odpowiednio wzrosnąć ten iloczyn. Jeśli jeden ze składników iloczynu, na przykład ciśnienie albo objętość jest stały, no to drugi składnik musi odpowiednio wzrosnąć. Dobrze, przerwijmy tutaj. W kolejnym filmiku rozwiniemy temat tego wzoru i powiemy jeszcze sobie trochę o temperaturze. Do usłyszenia.